Cześć! Ja nazywam się Paweł Matner, jestem magistrem fizjoterapii, trenerem biegania, nigdy nie miałem kontuzji, a Ty znajdujesz się na kanale Matner Running Team. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to kliknij subskrybuj kanał, abyś niczego nie przegapił, niczego nie przegapiła. I tak, dzisiaj opowiem Wam o ścięgnie Achillesa, jego anatomii, przyczynach kontuzji, funkcji i metodą zapobiegania i leczenia oraz pojawi się tutaj parę ciekawostek. Parę ciekawostek. I też pole mówił tutaj o tym, jak biegać czy z pięty, czy z palców jak to się ma do topowych e, zawodników, którzy są, biegają na światowym poziomie. Więc e, zaczynajmy. ścięgna Achillesa, żeby tutaj mówić o ścianie Achillesa, w nie sposób e, zapomnieć o anatomii. O anatomii... Podłudzia i w ogóle mówiłem w moim poprzednim e-booku 7 najważniejszych ćwiczeń rozciągających dla biegacza. A w drugim e-booku już pojawiają się stricte ćwiczenia na ścięgno Achillesa, Shin splin zapalenie rozciągna podeszwego itd., itd. Link do e-booka możecie znaleźć w opisie filmu. A teraz zajmijmy się właśnie tym szczęsnym bądź nieszczęsnym ścięgnem Achillesa. Więc tak, zacznijmy od budowy podłudzia, budowy łydki. Z tej łydki, jak wiemy, niektórzy powiedzą taśma tylna, e, tak, jest mięsień trójgłowy łydki. Mięsień trójgłowy łydki, w jego skład wchodzi oczywiście mięsień brzuchaty łydki, który ma głowę boczną i przyśrodkową i mięsień płaszczkowaty. Opowiem tylko o mięśniu brzuchatym łydki. Mięsień brzuchaty łydki ma dwie głowy, boczną i przyśrodkową. Rozpoczyna się w okolicach dołu podkalonowego, gdzie jego e, głowa przyśrodkowa ma miejsce, swój początek powyżej kłykcia przyśrodkowego kości udowej a głowa boczna analogicznie powyżej kłykcia bocznego kości udowej więc tym sposobem już wiemy że mięśnie łydki działają również na staw kolanowy co nie wszyscy wiedzą nie wszyscy się nie wszyscy o tym Wiedzą, zabrakło mi słowa. Nie wszyscy o tym wiedzą, tak? Nie wszyscy mają tą świadomość, że mięśnie podłudzia działają również na staw kolonowy, tak jak m.in. mięśnie brzuchar łydki, który działa nie tylko na staw kolonowy, ale właśnie biegnąc ku dołowi na naszą stopę. I właśnie mięśnie brzuchaty łączą się te jego głowy, wytwarzając podłużną bruzdę i na wysokości połowy, można powiedzieć połowy goleni wytwarzają, wytwarzają płaskie szerokie ścięgno po w połączeniu ze ścięgnem mięśnia płaszczkowatego przechodząc w dół aż do guza piętowego wytwarzają właśnie ścięgno piętowe m.in. Między innymi, między innymi, albo też inaczej mówiąc ścięgno Achillesa, pod taką nazwą większość z Was. Większość z Was e, zna ścięgno Achillesa jako właśnie ścięgno Achillesa, aniżeli ścięgno piętowe. Ścięgno Achillesa, właśnie u góry, jest szersze, płaskie, płaskie przechodząc w dół, węższe i grubie, i z powrotem ponownie e, jest szersze w okolicach właśnie e, Guza Piętowego, gdzie często pojawiają się jakieś tam obtarcia, natarcia i inne rzeczy. O tym będę mówił też później. Ze względu na swoją budowę i daleko, po, dalekie położenie od serca. Nie no, mechanicznie, fizyka i tak dalej tego się nie uszuka, jest słabiej ukrwione. Z tego względu też, że jest słabiej ukrwione, mniej jest zaopatrywane w składniki odżywcze, regeneracja i wszelkie urazy, leczenie i tak dalej przebiega znacznie, znacznie dłużej. Kolejną sprawą jest też to, że ścięgno Achillesa jest naszym najsilniejszym ścięgnem. Porównuje się też jego, jego siłę i wytrzymałość do mm, siły i wytrzymałości więzadła właściwego rzepki, co też ma bardzo, jest tam bardzo dużo kontuzji, chociażby kolano-skoczka. Ale wracając do ścięgna Achillesa. Potrafi wytrzymać obciążenie 400 kg, rzędu 400 kg, a podczas biegu sięgające nawet 9000 N newtonów. Podczas skoku, wyskoku do góry, na przykład przy grze w siatkówkę 12000 N newtonów. Jak to się więc dzieje, że to ścięgna Achillesa E, przysparza tyle problemów wśród biegaczy. Już wracając do historii na Achillesa, no to naprawdę było e, bardzo problematyczne, no bo utrudniało i nawet wydawało wyrok śmierci na ludzi, bo utrudniało ucieczkę. Więc jeżeli ktoś miał z nim problem, no to nie mógł uciec przed rywalem, przed zwierzyną, więc było to sporym problemem i tak też teraz ma to miejsce. Wśród biegaczy, biegaczy w szczególności długodystansowych, maratończyków, ścięgno Achillesa stanowi nie lada problem, wyzwanie w profilaktyce, leczeniu i właściwym eksploatowaniu właśnie tego też ścięgna. Funkcją ścięgna Achillesa jest oczywiście stabilizacja stawu skokowego i odbijanie się, tak odbijanie się do przodu. Zaraz też oczywiście wspomnę o tym, czy biegać na palcach, czy spięty, i jak to się w ogóle ma. Kolejną sprawą, jest też również, to też mam ściągę. Kolejną sprawą. Są oczywiście nasze przyczyny powstawania kontuzji, zaczynając od biomechanicznych, wadliwej techniki biegu, anatomicznych, czyli koślawe, koślawości stopy, czyli tej nadmiernej pronacji podczas biegu, e, zaburzeń genetycznych, czy też zużytych butów, biegania po nieodpowiedniej nawierzchni. Bardziej chodzi mi tutaj o to, że bieganie pod górę wszelkiego typu podbiegi bardzo mocno obciążają ścięgno Achillesa prowadzi to do mikrouszkodzeń, urazów i stanów zapalnych ścięgna Achillesa kolejną z przyczyn jest również mm, ściąganie buta o but bez rozwiązywania obcieramy, ciągle podrażniamy ścięgno Achillesa i to predysponuje nas do powstawania kontuzji i znam osobiście przykład biegaczki która w ten sposób załatwiła sobie ścięgno Achillesa ściągając, obcierając but o but obtarcia na wysokości przyczepu końcowego ścięgna Achillesa w wysokości guza piętowego tam dużo obtarć, e, szczególnie kobiety, gdzie mają te wszystkie baletki, niebaletki i inne dziwne buty e, czy chociażby biegacze biegający w stopkach no to właśnie tam jest dużo obtarć, no a warstwiające się to obtarcia powierzchniowe i coraz głębiej, ciągle podrażnianie to predysponuje do powstawania i uszkodzeń e, ścięgna Achillesa, do powstawania kontuzji i ścięgna, uszkodzeń ścięgna Achillesa a propos biegania, teraz tutaj przejdźmy sobie do biegania na palcach. Wszyscy, oczywiście, znaczy może większość, zna książkę Christophera McDougall'a, jeżeli dobrze wymawiam jego nazwisko, Urodzeni Biegacze. I tam są dywagacje, biegać na palcach, buty minimalistyczne, to siam to, sam to, czy wam to. Wszyscy jednak zapominają, że hmm, te plemię, które on opisuje, czy w ogóle biegacze, którzy e, biegają, że tak powiem, z Afryki. Af tak, w Afryce, no to u nich ma miejsce lata ewolucji, przemiany, przemodelowania ścięgien, więzadeł, włókien mięśniowych i to wszystko w te lata ewolucji wpływają na to, że oni są predysponowani do tego biegania biomechanicznie, mechanicznie, fizjologicznie, mają znaczną przewagę niż ty, 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 ty czy ty. Jeżeli byś chciał zacząć biegać właśnie na palcach czy w butach minimalistycznych, i tak dalej, więc to już jest pierwsza rzecz, dla której e, powodem jest to, żebyś zapomniał o tej książce, przeczytał sobie jaką taką fajną, ciekawą lekturkę, ale nie wdrażał tego w życie. Bo łatwo tutaj o uszkodzenie i przede wszystkim urazy ze strony łydki ścięgna Achillesa to jest podstawa, tak? Łatwiej jest, jest znacznie więcej metod poprawy jakości i techniki Twojego biegu. Które są mniej kontuzjogenne, które są bezpieczniejsze, na przykład praca nad pracą rąk, praca nad pracą rąk. czy praca nad e, stabilizacją centralną, stabilizacją tułowia, korę, ruchomością stawu biodrowym i wiele innych rzeczy, które są bezpieczniejsze, skuteczniejsze, nie narażają cię na kontuzję. Kolejna sprawa, no to, mm, to bieganie na palcach czy na napięcie. Warto tutaj wspomnieć o tym, że jest to mało ekonomiczne. Wiele razy widzę biegaczy, którzy biegają na palcach i skaczą góra-dół, dosłownie jak jak pajacy, jak te pajacyki góra-dół skaczą. Jest to nieekonomiczne, żeby biegać bez użycia pięty, tak już ogólnikowo, bez użycia pięty, no to trzeba do tego odpowiedniej prędkości, tak? Odpowiedniej prędkości, a nie, że ktoś po 6.0, 5.0 i skacze góra-dół jak pajacyk. No to wektor siły jest góra-dół, zamiast do przodu przemieszczać się. A ekonomia biegu polega na tym, żeby... Jak najpro, naj, najbardziej płaskiej linii, wychwiań góra-dół, przemieszczać się do przodu. Wtedy tą naszą energię wydatkujemy odpowiednio i zabezpieczamy się przed przeciążeniami. No i kolejna sprawa, no to ściana na maratonie. Ważne tutaj też z tej perspektywy jest popatrzeć na biegaczy. To, co mówiłem, biegacze, topowa światowa... Czołówka. No tutaj ściągę, bo nie pamiętam wszystkich wyników na pamięć. Mohamed Farah. Mo Farah. Wszyscy dobrze znają tego Brytyjczyka. Fenomenalnie naradził sobie na bieżni i tak dalej. Specyfika biegu na bieżni jest troszeczkę inna, bo są wyższe, przede wszystkim mówię, wyższe prędkości. Kolce lekkoatletyczne, gdzie są ułożone kolce w okolicach śródstopia. Tam są te wkręty poukładane, a nie napięcie. Więc stąd się wiąże już tutaj ta inna technika biegu. Inna technika obiegu. No i Mofarach. Świetny na bieżni, wymiatać, świetne rekordy, a maraton zaledwie 2.05. Oczywiście, to jest kosmiczny wynik, ale zaledwie, dlaczego zaledwie? W stosunku do jego wyników na poprzednich dystansach, dystansach pośrednich. Dychę biegał 26.46, Piątkę 12.53. I teraz przykład Jake Robertson, chyba też, chyba w debiucie, 2.08 maraton, przy dyszce znacznie wolniejszej, 27.30 i Piątce 13.15. Ledwie 3 minuty wolniej od, można być takiego kolosa, jakim jest Mohamed Farah. Kolejny przykład Henryk Szost, 2.07 maraton w stosunku do 2.05 Mo Faraha. Na dychę Szost 28.31, a Farah na dychę 26.46. Szost na piątkę 13.58, Farah 12.53. Jaki duży przeskok, a w maratonie e, wynik no, już tutaj nie robi tak dużej różnicy pomiędzy mofarachem a tymi wymienionymi zawodnikami. Skąd to się bierze, no właśnie, że farach troszeczkę tak jednak dalej skacze? Oczywiście. Trening i tak dalej jest jeszcze początkującym maratonczykiem, ale Jake Robertson też jest początkującym maratonczykiem, do tego jeszcze jest, można powiedzieć, biały. I na wyniki na pośrednich dystansach ma znacznie słabsze. Oczywiście fenomenalne, ale znacznie słabsze niż mofarach, a jednak na dystansie maratonu, czy chociażby półmaratonu, nie wspominałem tutaj, ale chociażby na półmaratonie, tak od niego nie odstaje. Więc to jest właśnie to, to jest skakanie góra do biegania na palcach. Żeby biegać na palcach, trzeba najważniejsze: technika biegu, siła tego ścięgna, Łydki, lata praktyki, lata. Nie to, że ktoś dwa miesiące, trzy, rok, dwa, trzy sobie wymyśli, że będzie biegał, bo to się załatwi, to jest pewne. Yy, no i prędkość. Prędkość pionowego ścieżki to prędkość. prędkość, prędkość, prędkość. Kolejną tutaj, właśnie z ym, takich rzeczy, które chciałem powiedzieć, no to oczywiście metody leczenia zapalenia się na Achillesa. Oczywiście odpoczynek to jest najważniejsze odpoczynek, zaprzestanie jakiejkolwiek działalności biegowej. No i często wspominam o złotym środku, złotej metodzie leczenia, jaką jest i profilaktyce zapalenia się na Achillesa protokół Alfredsona. Są to zestaw ćwiczeń opierających się na działaniu ekscentrycznym, Mięśnia, które wpływają przede wszystkim na. E, sobie tutaj też to wypisałem, które przede wszystkim wpływają na to, żeby zwiększyć kapilaryzację i proliferację kolagenu, czyli zwiększyć kapilaryzację, to o czym mówiłem wcześniej, zwiększyć sieć naczyń krwionośnych właśnie w obrębie ścięgna i lesa, żeby było lepiej ukrwione. Kolejną sprawą, ja tu kliknę, żeby się nie wyłączyło. Kolejną sprawą no to jest proliferacja kolagenu, czyli namnażanie się tego kolagenu. To wpływa również na wytrzymałość na Achillesa. Poprawę metabolizmu, lepszy metabolizm, lepsze ukrwienie, lepsze odżywienie, lepiej funkcjonuje. Poprawa kontroli nerwowo mięśniowej no bo jak my opuszczamy się na tym ścianie Achillesa w dół, tutaj w tym ćwiczeniu ekscentrycznym, opuszczamy się w dół, to hamujemy tę siłę zewnętrzną, więc kontrolujemy cały czas, a nie łup i nam stopa opada. To ćwiczenie znajdziecie w moim najnowszym e-booku. Eee, kontuzje biegacza, link jest w opisie, tam jest to ćwiczenie. Kolejną sprawą, jakim jest celem leczenia protokołu Alfredsona, jest zwiększenie przekroju poprzecznego ścięgna, dzięki czemu on jest silniejszy. No i zapobieganie zrostom po mikrouszkodzeniach pooperacyjnych, bo jak wiemy, zrosty ograniczają ruchomość. To jakbyśmy mieli koszulkę, pop, dziura się zrobiła zszyliśmy. Chcemy się ruszać dalej, no to znowu nadrywamy, jest ograniczona ruchomość. Znowu się nadrywa, znowu zszywamy i coraz mniejsza jest ruchomość. Tak w skrócie mniej więcej działają wzrosty. I tutaj też rolowanie, automasaż wpływa w cudzysłowie rozprasowaniu, rozmasowaniu tym, yy, tych wzrostów, dzięki czemu jest ta ruchomość cały czas zachowana odpowiednio. Yy. Co jeszcze? Aha, a propos ciekawostek. No to yy, wśród ciekawostek yy, jednym, w jednym z badań Badacze sprawdzali, e, sprawdzali, jak ma się grupa krwi do tego, że ktoś jest bardziej bądź predysponowany na uszkodzenia zerwania ścięgna Achillesa. No to wykazali, że e, osoby o grupie RH0 są bardziej narażone na uszkodzenia ścięgna Achillesa. Wśród innych takich fajnych ciekawostek, no to tu już mówię, że 9000N, 12000N taką siłę potrafi utrzymać ścięgna Achillesa podczas biegu i podczas skoku. Kolejno z ciekawostek jest to, że ścięgno Achillesa zbudowane jest ze spiralnie ułożonych włókien kolagenowych. Mówiłem wcześniej o włóknach kolagenowych. Ścięgno Achillesa zbudowane jest ze spiralnie ułożonych włókien kolagenowych, które tworzą pęczki. Zasada budowy spiralnej wykorzystywana jest również w technice na przykład konstruowaniu lin stalowych. Tak właśnie wykorzystywana jest biomechanika, anatomia naszego ludzkiego ciała w budowlach. Świetne rozwiązanie, a jednak ścięgna Achillesa wciąż ulega uszkodzeniom. Kolejna ciekawostka, ciekawostka numer 3, mam tutaj tak zapisane. Pozwolę sobie zacytować. Ostatnie prace nie, poświęcone badaniu genetycznego podłoża podatności na uszkodzenia aparatu ruchu poszerzono także o potencjalne markery genetyczne, markery genetyczne mogące wpływać na zwiększone ryzyko uszkodzeń tkanek ścięgna Achillesa ze względu na ich rolę w regulacji komórkowego przekaźnictwa sygnałowego, ale także na funkcje pełnione w macierzy zewnątrzkomórkowej. Wspomnieć tu należy o genie kodującym, kodującym tenascynę, metaloproteinazę czynnik wzrostu różnicowania czy kaspazę. Aktualnie definiuje, definiuje się 18 przedziałów genomowych zaangażowanych w ryzyko powstawania i rozwoju tendinopatii. Czyli zapalenia ścięgna Achillesa. Najprawdopodobniej regulują one rodzaj reakcji tkanki na obciążenie i odciążenie, co przekłada się bezpośrednio na ogólną wydolność ścięgien oraz wpływa na ich wrażliwość i podatność na urazy. Więc są też prowadzone badania, gdzie genetycznie e, starają się potwierdzić, czy genetycznie niektóre osoby są bardziej uwarunkowane u predysponowane do powstawania uszkodzeń w obrębie ścięgna Achillesa, a z drugiej czy nie. Tego typu też badania, a propos różnych genomów, były też prowadzone to już abstrahując od ścięgna Achillesa, na biegaczach jamajskich. Skąd u nich się bierze ta prędkość i ta szybkość biegu? Jest pewien gen, który odpowiada za to, że ich włókna szybkokrótliwe są w cudzysłowie lepsze, że oni są szybsi, aniżeli inni biegacze. Tak więc tym sposobem tym sposobem opowiadając tutaj o troszeczkę anatomii, ciekawostek, jak biegać, czy pięta, czy palce, metodzie leczenia, powiedziałem Wam właśnie o ścienie Achillesa. Ścienie Achillesa. Jeżeli e, podobał Wam się, podobał się Tobie, Tobie, Tobie i Tobie ten materiał, to zostaw łapkę w górę. Czy miałeś kontuzję? Czy miałeś uraz, ból, przeciążenie w obrębie łydki ścienia Achillesa? Napisz w komentarzu, jeżeli miałeś taką kontuzję. No i oczywiście zachęcam wszystkich do przeczytania, do wdrażania nowego e-booka, mojego drugiego e-booka, kontuzje biegacza, tak jak mówiłem, link do tego e-booka jest w opisie. To tyle, biegajcie i bądźcie zdrowi. Pozdrawiam Paweł Matner, cześć.